O planowanych kolejnych zmianach w polskich szkołach mówiła Anna Zalewska, minister edukacji, podczas spotkania z mieszkańcami Suwałk, powiatu suwalskiego, nauczycielami i dyrektorami szkół. Do najistotniejszych zaliczyła ogłoszone już rozporządzenie w sprawie wyprawki szkolnej. Do końca sierpnia rodzice lub opiekunowie każdego ucznia w wieku od 7 do 18 lat otrzymają po 300 zł na ucznia. Środki takie trafią także do dzieci ze specjalnymi potrzebami. Nie ma tu żadnego kryterium dochodowego. Każde dziecko otrzymuje wyprawkę. Mamy nadzieję, że wydarzy się to w sierpniu, bo to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. I oczywiście, proszę Państwa, też pewnie przez moment słyszeliście w mediach, że zapomnimy o dzieciach ze specjalnymi potrzebami, którzy są w systemie do 24 roku życia, bo jest 10 tysięcy prawie takich osób, które z różnych powodów, decyzją, prawda, między innymi poradnik psychologiczno-pedagogicznych, zostają w systemie do 24 roku życia. Tak, dla tych dzieci również są wyprawki. Minister Zalewska zapowiedziała również uruchomienie we wszystkich szkołach szerokopasmowego internetu, wyposażenie szkół w urządzenia multimedialne. Mówiła nie tylko na temat edukacji. Zapowiedziała również uruchomienie rządowych pieniędzy na lokalne drogi. Jeszcze w tym roku, od jesieni, rząd zamierza wydać 1,5 miliarda na ten cel. Bezwzględnie, proszę Państwa, najbardziej irytujące drogi dla Was, oprócz tych, gdzie trzeba, wyjeżdżając na wakacje, stać w korkach, to te lokalne. Naprawdę 5 lat jeżdżenie po jednej dziurze potrafi być irytujące. Spotkanie z szefową resortu edukacji odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej. Publiczność wypełniła salę koncertową do ostatniego miejsca.